Patryk Surdyn przed KSW 60. Patryk, jak nastrój i jak waga schodzi, bo chyba to najważniejsze przed jutrem. Została końcóweczka, więc waga bezproblemowo, więc fajnie. Dzisiaj dobijamy wieczorem i jutro ważenie. Spotkałeś się z rywalem tutaj na backstage'u? Tak, zbiliśmy piątkę razem z Kubą. Patryk, wy się mieliście bić już kilka razy. Mieliście bić się na armii, mieliście bić się jeszcze, wiem, że gdzieś indziej. Już chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście w sobotę stanęli w okrągłej klatce KSW naprzeciwko siebie. No miejmy nadzieję, że nie. Jakby już jesteśmy tutaj, cały okres przygotowań przeszliśmy, więc dobrze, fajnie. Cieszę się z tego pojedynku, ponieważ już kilka razy miał być zestawiany. Dojdzie do tego na KSW 60, więc bardzo fajnie. Rywal dobrze rozczytany? Tak, jakby to już przygotowania któryś raz robimy pod Jakuba, pewne rzeczy tam się pozmieniały, ale jakby główny gameplan na pojedynek się mocno nie zmienił. Ja tylko dopytam, ile to jest ta końcówka, jeżeli chodzi o ścinanie wagi, bo niektórzy mówią o końcówkach, to jest 5 kilo, więc... Nie, no u mnie zostało około 3 kg, więc na spokojnie jest dobrze. Patryk, twój rywal to znakomity parterowiec. Wydaje się, że to jest jego taka główna broń. Jest lekko obawa przed tym parterem? Czy jest obawa? Naprawdę robiłem, trenowałem z dobrymi parterowcami, więc myślę, że tutaj to płaszczyznę mamy dobrze przerobiono. Nie boję się podejmować walki w tej płaszczyźnie, jednak walka zaczyna się od stójki, więc jakby żeby doszło do tego parteru, to też tam musi się wiele rzeczy wydarzyć, więc ja czuję się przygotowany na walkę w stójce, jak i w parterze. W tym parterze też gapą mnie jesteś, bo w ostatnim starciu, mimo że przegranym przez poddanie, no to dużo bardziej doświadczony Damian Stasiak musiał się trochę napocić, bo tych prób zakończenia tej walki przez poddanie było dosyć sporo w waszym pojedynku. Dokładnie, no walka z Damianem Stasiakiem była jakiś czas temu, wiele wniosków wyciągnąłem z tego pojedynku. Ja czuję się naprawdę dobrym parterowcem, przekrojowym zawodnikiem MMA, więc tamta walka, no, przegrałem przez poddanie, jednak wnioski wyciągnęliśmy i lecimy dalej. Żałujesz z perspektywy czasu, że wziąłeś tą walkę z Damianem? Z perspektywy czasu nie żałuję tego, pojedynku na pewno. Miałem tam jakieś przerwy, ale jakby nie żałuję tego, że zawalczyłem z Damianem. Patryk, w ostatnim pojedynku straciłeś te zero w rekordzie, już one na tobie nie ciąży. Dużo to tak jakby odejmuje na tobie presji, czy jak to wygląda? No ja nie mam jakiegoś ciśnienia jakby na tam, żeby mieć zero w rekordzie. No straciłem je, nie jest to dla mnie ważne, ja przegrywałem też na zawodach amatorskich. Wiele walk wygrałem, przegrałem tam może ze 3-4 walki amatorskie, więc też przegrywałem i wiem, z czym to się je. Za każdym razem, żebym wtedy przegrywał i nie wyciągał wniosków, to teraz nie byłoby mnie tutaj, więc... Obaj jesteście po porażce, jutro obydwaj będziecie chcieli wygrać pojedynek. Myślisz, że to da taki dodatkowy atut do tego, żeby ta walka była naprawdę miła dla oka? Tak, moim zdaniem na pewno rozpoczynamy kartę gali KSW 60, więc jesteśmy we dwóch mocno zdeterminowani do tego, żeby pokazać się jak najlepiej, że na pewno w tych pierwszych pojedynkach nie pokazaliśmy 100% potencjału naszego, więc myślę, że na pewno karta gali KSW 60 rozpocznie się z wielkim przytupem. A dla Ciebie to jest jakaś różnica, że otwieracie kartę walk, czy w ogóle to nie gra dla Ciebie roli, na jakiej pozycji na karcie walk się znajdujesz? Nie robi to dla mnie różnicy. Jakby walczę, tak, wychodzę z klatki, będę razem świętował ze swoimi znajomymi, którzy tutaj będą razem ze mną jutro świętować zwycięstwo. A kto razem z Tobą w narożniku? Leszek Kulik, Damian Zorczykowski i Hubert Sulewski. Szkoda, że bez publiki? Na pewno szkoda, to jakby jakoś ja lubię walczyć z publicznością i czuję się dobrze, jak ta publika jest, zawsze wiele osób jeździ i mnie wspiera, więc zawsze walczyłem z publicznością i te wydarzenia naprawdę skradały emocje, więc no wielka szkoda, mam nadzieję, że ta pandemia i te wszystkie obostrzenia skończą się jak najszybciej i będziemy mogli wrócić do wydarzeń sportowych z publicznością. Czego najbardziej się obawiasz ze strony Jakuba? Niczego się nie obawię, bo jestem gotowy na wszystko. To dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.